Witajcie kochani w kolejnej części, tutaj trzeci dzień. Widzicie sukienkę, którą pokazywałam we vlogu, że ją zabieram z butami Gucci. No i w tym stroju idziemy w kolejny dzień Paryża. Cześć kochani, witam Was sprzed Ogrodu Luksemburskiego w Paryżu. To jest Ogród Luksemburski, ale to nie o to chodzi. To miejsce to jest święty graal fanów muzyki rockowej. Właśnie tutaj w 2012 roku została zrobiona fotografia, to znaczy ta fotografia może została zrobiona wcześniej. W 2012 roku ukazał się album wszechczasów muzyki rockowo-psychodelicznej zespołu Tame Impala. Moim ulubionym w ogóle zespołem świata życia. I ta okładka przedstawia mnóstwo osób właśnie z tej perspektywy. To było coś takiego. Zresztą wstawimy tą okładkę tutaj. Tam było mnóstwo osób. Po prostu jesteśmy w tym samym miejscu, pokazując dzisiaj pustą przestrzeń. Jeszcze dodam, że okładka i cały ten album ma wiele takich, może nie tyle melancholijnych, ale bardzo nostalgiczno zmieszanych uczuciowo, klimatowo po prostu utworów, tekstów. I cała ta grafika i to zdjęcie odnosi się do podziałów społecznych. Dlatego też to zdjęcie jest stworzone przed bramą. I ten album cały jest po prostu świętym graalem. Cześć! Złote liście. Wow, wymarzona pogoda, przynajmniej jeden dzień. Idę sobie na konikach, tam jadą. Pachnie liśćmi, słuchajcie, takimi jesiennymi. No cudownie jest. Patrzcie, co tu się dzisiaj dzieje. Wieża Eiffla. Tam idziemy na stateczek. Tutaj! O! Dinozaur. Tutaj będziemy płynąć, moi drodzy. Wspaniale. Kochani, odpływamy. Patrzcie. Słuchajcie, rejs po Sekwanie to jest naprawdę no, wspaniałe doświadczenie. W Krakowie jest też, wiadomo, rejs po Wiśle, ale to nie ma nic wspólnego, ponieważ u nas z Wisły niewiele widać tak naprawdę. Widać Wawel i w zasadzie to jest tyle z takich głównych części miasta, natomiast tutaj w Paryżu całe serce praktycznie miasta jest skoncentrowane wokół tej Sekwany. No i tutaj będziemy pod wieloma mostami płynąć. Naprawdę można zobaczyć bardzo, bardzo dużą część Paryża właśnie z tego rejsu. Także pooglądajcie sobie, co tam fajnego widać. Najważniejsze części Wam tutaj pokazuję, ale oczywiście no, nie jest to cały rejs, nie jest to możliwe. Musiałabym pokazywać Wam przez godzinę sam rejs, co oczywiście pewnie byłoby bardzo relaksowe, ale też niektórych by mogło uśpić. Tutaj mamy właśnie, był Louvre, teraz mamy Muzeum Orsay po drugiej stronie. No i płyniemy sobie wzdłuż w kierunku wyspy, tam gdzie jest Notre Dame, który zaraz to zobaczycie też. Takie najciekawsze według mnie urywki. Bardzo, bardzo przyjemne to było doświadczenie, akurat nie padało. Widzicie, zaczyna się właśnie ta wyspa. I za chwileczkę zobaczycie też, jak będziemy przebywać koło samej katedry. Jak wiecie, ta katedra spłonęła kilka lat temu, no i nawet oglądałam niedawno serial na Netflixie. Jest taki serial, możecie sobie zobaczyć. Całkiem ciekawy z punktu widzenia strażaków, opowieści strażaków, którzy gasili tę katedrę. No i naprawdę oglądałam z zaciekawieniem, bo akurat sobie ją puściłam w trakcie tego pobytu wieczorem. Widzicie, jak wygląda obecnie w trakcie renowacji. Część tej katedry jest w odbudowie obecnie. No i są tam rusztowania i tak dalej, i tak dalej. Odbudowują też tą iglicę tam. Skoro
Patrzcie, te wszystkie sklepy Chanel, wszystkie te Diory, a teraz patrzcie, ludzie, którzy mieszkają tutaj, próbują mieszkać. To jest naprawdę kontrasty jak zawsze. Machaj. Uj, dara, dara. Patrzcie, co się dzieje. Kolejny dzień. Dzisiaj idziemy tak trochę zakupowo bardziej. Idziemy na pyszne śniadanie. Słuchajcie, zobaczycie potem do kawiarni, gdzie chodziła Coco Chanel. Trochę będziemy śladami mody dzisiaj. Myślę, że będzie super. Jestem podekscytowana. No i tak, tak dzisiaj taka styluwa. Mini. Buty to same, bo wiecie, no ile butów można zabrać na 4 dni. Ale jedne miałam, inne tylko te od Gucci, a dzisiaj mamy po prostu taki fioletowy look. Narka! Idziemy teraz do kafe Angelina, gdzie na kawkę przychodziła właśnie Coco Chanel. Teraz to zobaczycie, to jest tam dalej. Tutaj mamy, słuchajcie, rudy, rinoli i tam jest taki park, też drobny park rozrywki. On noir, jak to ser? To jest też twardy, to nie jest okay. Ale noir i on jest czarny, czy nie, tak się nazywa? Nie, tak się nazywa, bo jego... French breakfast. Jak zrobił ten ser Tomasz, a sobie ośmigą. Bardzo ładne te.
położone. O, jak ładnie. Ten sklepik też filmuje. Ani by się tu podobało. Słuchajcie, kochani, jesteśmy na słynnej ulicy Rue de Cambon. No i tutaj mamy bardzo ekskluzywne sklepy, butiki. I tutaj gdzieś jest butik Chanel. Mam nadzieję, że uda się nam wejść do niego. I idziemy na samym końcu do tej wielkiej Galerii Lafayette z tą kopułą. Jest Dior, słuchajcie, patrzcie. Ale w Diorze jednym już byłam, więc już nie idę. Jest Chanel, słuchajcie. Jest! Tutaj, na tym placu. Tutaj mamy kościół. Patrzcie, a tu mamy Chanel. To jest to miejsce, gdzie chciałam iść. W Diorze byliśmy już na Champs-Élysées. Ale patrzcie na tą dekorację. No to jest szok. Patrzcie się. Przepiękna rzecz. No to się zaczął się sezon. Wczoraj było otwarcie sezon. Tam jest Céline też. Do Céline też pójdziemy. Idziemy do Chanel teraz, Wiktor. Patrzcie, jak ozdobiony ten perłami Chanel. Bo wiecie, że Chanel słynęła z tego, że nosiła sztuczną biżuterię, uważając, że nie ma się co obnosić z klejnotami, tylko ma być dla ozdoby, dla kobiety. Dlatego sztuczne perły nie są u niej gorsze niż perły prawdziwe. No i to jest właśnie typowe ozdoba Chanel, słuchajcie. Wow. Jesteśmy. Chanel. Boutique Chanel. Boutique. Idziemy do środka. Wchodzisz czy czekasz? Jest. Jej. No, ja wchodzę. Słuchajcie, w środku nie można było za bardzo. Takie pojedyncze zdjęcia tylko udało mi się. Ale jest przepięknie, słuchajcie, przepiękne rzeczy, oczywiście. No i butik Burberry, piękne kozaki, o oh, wow. 2600 euro te kozaki, to jest skóry baranie. Mi się podobają. Teraz idziemy do Celine, słuchajcie. Tam byliśmy, to widzieliśmy, teraz idziemy dalej. O, wow, tutaj jest, wiecie co, ta nowe kolekcje Chanel to jakoś mnie nie zachwycają specjalnie, no na przykład te spodnie to, no ja bym takiego czegoś nie włożyła, ale dobra, to jest moja osobista opinia, ale kostium już jest nawet spoko. Ten kostium, chociaż z tymi gestami to bym go też nie włożyła, obcia. Ale żakiecik bym nie pogniewała. No i to chyba jakieś takie świąteczne gadżety. Zbliżają się święta. I? Byłaś grzeczna w tym roku? Bardzo. To w nagrodę pójdziemy zobaczyć. Co pójdziemy zobaczyć? Jak ludzie kupują ubrania. Aha, okej, dobrze wiedzieć. Tutaj zobaczycie piękne wnętrze nowoczesne, które pozwolił mi w tajemnicy nagrać menadżer nowego zupełnie salonu właśnie, który tam widzieliście na zewnątrz. Przepiękne wnętrze, tu właśnie można z asystentem robić zakupy, przymierzać rzeczy, oglądać, rozmawiać. Ludzie tam naprawdę potrafią opowiedzieć dużo o historii firmy. A tutaj idziemy już do Fendi. Mi się bardzo podoba. Słuchajcie, zobaczcie na ten outfit.
Może spróbuję go odtworzyć potem. Świetny kostium, spodnie z wysokim stanem. Bardzo fajne zestawienie kolorów. Tutaj zobaczycie sztukę, która jest w salonie Fendi, która jest zrobiona z futer. Wiecie co? W ogóle Fendi słynie z futer. No niestety, no, nie mogę powiedzieć, że to popieram, bo wiecie, że ja futra uznaję tylko z drugiej ręki. No tutaj przepiękne naprawdę, no mistrzostwo i kroju i wykonania tych futer, no ale jednak to już akurat napędza, jak najbardziej napędza rynek hodowli tych zwierząt futerkowych, więc no obejrzeć można, ale w życiu bym nie kupiła. No i idziemy dalej, tu mierzę jeszcze okulary Fendi, bardzo ładne zresztą. Słuchajcie, byłam za pozwoleniem pana menadżera sklepu nowego Celine. Mogłam coś tam dyskretnie dla was nagrać i dostałam taki, zostałam zarejestrowana jako klient oraz dostałam taki kado, pominek, gdzie są małe miniaturka perfum, nowe produkty do ciała i jakieś słodycze Celine, słuchajcie. Tu wam jeszcze pokażę, bo przy okazji jak mamy przestój, jest bardzo mało czasu na wszystko, więc nie mam tak kiedy się wypowiedzieć szerzej dla was. W Angelina Cafe, tam gdzie Chanel chodziła, dostałam taki też kod zniżkowy, czy taki bon zniżkowy i tutaj od Ani, naszej tutaj gospodyni, taki prezencik, są takie czekoladki właśnie w stylu Chanel, w takim pięknym pudełeczku, a kupiłam też tutaj dla jednej z przyjaciółek specjalność, takie naleśniczki w czekoladzie, jakby zwijane, to są takie słodycze, też w przepięknym właśnie pudełku z Cafe Angelina. Także takie pokazuję wam, jakie skarby można po prostu sobie tutaj na pamiątkę kupić. Pudełeczko można potem wykorzystać na coś fajnego, na mydełka, na biżuterię, na kosmetyki. Bardzo ładne. No i jesteśmy na tym pracy tutaj w tej luksusowej dzielnicy butików. Same butiki, słuchajcie, wszędzie nie wejdę nawet, bo powiem wam, że jest tego tyle tutaj. Znowu Dior kolejny, tam na Champs-Élysées byłam. Tam jest Burberry, to już w ogóle, no nie, nie wchodzę, bo nie ma sensu wszędzie. Pokazałam wam kilka teraz salonów, myślę, że już dość tego tematu. No, chyba będziemy szli pomału gdzie indziej. Ile można tu chodzić? Jestem wolny, superowo. Ekstra, patrzcie, jak pięknie to jest. Możecie do tego muzeum sobie wejść za darmo, idąc do Galerii Lafayette. Przyklejone do tłuszczu i przechodzi na nich zapach. Olejki. Jest destylacja perfum. Tutaj jest. Ona go
Dobra, słuchajcie, tu kiedyś pójdziemy. Teraz idziemy do Galerii Lafayette. No i słuchajcie, święta niniejszym uważam za rozpoczęte. To jest ta właściwa Galerii Lafayette. Zobaczcie na tą dekorację świąteczną i na tą kopułę. Przepiękne. Patrzcie. O, to nam tam pójdziemy na górę i stamtąd wam sfilmuję to. Mnie się, słuchajcie, tu podoba. Bardzo fajne jedwab, przeceny. $270. Jakaś cena, która... O, to jest piękne, słuchajcie. Ten płaszcz jest przepiękny, 1000 euro, ale piękny. Z wełny. Patrzcie, jesteśmy w powietrzu. Patrzcie, jak tu pięknie. No i słuchajcie, byliśmy tam, ta luksusowa dzielnica Galerii Lafayette. Teraz idziemy przez most na Saint-Germain, na drugą stronę do cyrkowca, do vintage shopu. Troszkę kropi, niedługo będziemy na miejscu, ale urokliwie to tu jest. Wszędzie święta już. To tutaj Kilo Shop Vintage. Są podobno rzeczy na kilogramy i na normalne wycenione. Reduce, reuse, recycle. Great! Wow! No i zwiedzamy Vintage Shop. Duży Vintage Shop, dwupiętrowy, co zaraz tam już zobaczycie tam. No i też mieli tam nie tylko rzeczy vintage, ale było sporo vintage'u. Podobna trochę formuła jak w naszym sklepie również. Jak widzicie, właśnie tam się schodziło jeszcze w dół. Bardzo dużo apaszek, chustek, nawet były takie bardzo markowe, też wam zaraz to pokażę. Właśnie okulary, rękawiczki, no wszelkie możliwe akcesoria w zasadzie. No i oczywiście było bardzo fajnie podzielone działami na każdy jakby rodzaj ubrania oddzielnie, czy skóry, czy spódnice, bluzki, swetry, marynarki i tak dalej. Naprawdę można było powybierać coś fajnego. Wiecie, ja nie przyjechałam z zamiarem też zakupów i zaopatrzania się tam, tym bardziej, że mam z małym bagażem, ale przyszłam pooglądać, co można kupić, za jakie ceny, a ceny są nawet, powiem wam, nie najgorsze, nie są na pewno droższe, ani jednokrotnie bywają nawet tańsze rzeczy niż u nas w vintage shopach. Wszystko oczywiście zależy od marki, jakości i tak dalej, stanu rzeczy. Wiadomo, ja się najbardziej nastawiłam, że ewentualnie jakieś dodatki może sobie kupię, może jakieś bibeloty, czasem się zdarzają jakieś fajne, ciekawe sztuki biżuterii, właśnie jakieś biżuteryjne torebki, rękawiczki fajne, albo
pasek ciekawy, fajna chustka, no ale akurat tutaj był bardzo ładny pasek, ale miał tam niestety uszkodzenie z boku ten pasek, jak się go wyjęło, bo naprawdę bardzo mnie zainteresował. Były fajne kamizelki, właśnie dużo oglądałam tych żakardowych kamizelek, jak tu widzicie. No i siedziałam chyba ponad pół godziny w tym sklepie, więc jak na całą podróż to dość długo. Całkiem fajne też były te żakiety w stylu Chanel. Tutaj były bardzo ładne, jedwabne apaszki. Jedna była od Ferragamo właśnie, tutaj jak widzicie. Niektóre w fajnych kolorach, ale wiecie, no te apaszki już tak około 40 euro, więc no nie byłam jakoś tak bardzo, bardzo napalona i też nie była to taka apaszka, którą bym za wszelką cenę chciała mieć, w przeciwnym razie pewnie byłaby moja. Ale jak później Wam pokażę, kupiłam sobie tutaj fajną, bardzo fajną torebkę vintage. To jest jedzonko ciemno, sery, krakersy, to i mamy winko, które dostaliśmy i postanowiliśmy uczcić dzisiaj koniec prawie podróży tym winkiem właśnie. O, a to w vintage shopie zakup dla Wiktora oraz tym perfumeryjnym sklepie, który widzieliście też, 5 takich małych Wiktor sobie sprawił perfumek. A pokażę Wam, co ja kupiłam i dla kogo. Dla siebie. No, dla siebie to oczywiście musi być siatka, bo już mam z geografem, który też był widoczny w Luwrze, nagrałam go. Z Mona Lizą siatka, ona jest super, bardzo duża, bardzo mocna, naprawdę to są świetne, świetne siatki. To się wyjmuje z tej saszety i jest taka duża torba, naprawdę duża. Bardzo mocny materiał, bardzo ładnie zrobione są, więc naprawdę to jest dla mnie mega fajna pamiątka. No i też kupiłam zestaw tych mniejszych perfum tego Fragonard Perfumer. To jest stara firma perfumiarska, która otworzyła salony w XIX wieku i nadal są w tym samym budynku, to muzeum, co widzieliście, i sklepik. Kupiłam różne zapachy i się nimi podzielę, więc za chwilę będę je też, słuchajcie, rozdzielać dla różnych osób, dla koleżanek, dla mamy. Dostałam też takie właśnie do tych perfum torebki z naklejkami, także można to wszystko pięknie zapakować. No i to będzie pięknie zapakowane. Oczywiście dwie sobie zostawię, jasne, że tak. No. Kupiłam w Angelina Cafe, kupiłam piękne. Jedne to są takie właśnie te krep, takie naleśniczki w tym. No i dla mojej mamy będą prezencie. Czekoladki i pięknym pudełku, tak, także się dzielę tymi czekoladkami. No i słuchajcie, no i takie pierdołki, wiecie, ja uwielbiam kupować pamiątki w sklepie muzealnym, bo tam są piękne pamiątki, nie jakiś szajs, po prostu taki ze stoiska, strasznie brzydki, więc na przykład piękny magnes z Mona Lisą, drugą torbę dla Asi, przyjaciółki, taką jak ta. No i kupiłam takie jako opakowanie prezenty, takie piękne torby z reprodukcjami francuskich malarzy. Tu jest, moi drodzy, chyba to jest, co to jest? Van Gogh? Tu jest, no same słuchajcie, francuskie takie, one są takie z tego lnianego płótna, więc fajne. Tutaj mam trochę też prezencików dla Ani. No i tak, no jest bardzo fajnie. Torba z Louvre też jest, taka tan, i tam jest też prezencik dla sąsiadki, która pomaga mi z kotkami. Jest tam, no jest tam kilka takich drobiazgów, fajnych rzeczy, no oczywiście też te perfumy. No i jeszcze rzecz dla mnie, vintage torba ze sklepu, który widzieliście. Bardzo fajna vintage torba, bardzo mi się podoba. Jest mega oryginalna, srebrno-złoto-czarna. Naprawdę jest to taka skórzana, porządnie zrobiona torba. No, super, super pamiątka. Ja lubię takie właśnie pamiątki, które są ponadczasowe, które są oryginalne. Co mi z tego, żebym kupiła jakąś wieżę Eiffla świecącą, która się zaraz zepsuje i jest totalnym badziewiem. No i tak, słuchajcie, takie drobiazgi, coś jeszcze jutro kupuję dla Ani, bo dostałam od niej pieniążki na fajną rzecz, którą bym dla niej kupiła. Więc idę jeszcze na małe zakupki, a tak to się widzimy jutro rano. Bye, bye!
kochani, to już, słuchajcie, dzisiaj wtorek, dzień, w którym mieliśmy już być w Krakowie, ale nie jesteśmy, natomiast jesteśmy dalej w Paryżu. Lot dopiero jutro, także mamy jeszcze czas, idziemy dzisiaj jeszcze... Chyba, że będą strajki. Chyba, że... Nie no, dobra, odpukać. Słuchajcie, mam nadzieję, że wszystko już pójdzie dobrze, bo niestety to jest wielki problem logistyczny, jak chodzi o szkołę, nowe zakwaterowanie i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o finansach, ale to mniejsza. Słuchajcie, idziemy do Muzeum Rodyna dzisiaj. Coś wam pokażemy. I będzie też niespodzianka. Wieczorem idziemy też w jedno miejsce, które może niektórzy się już domyślają, gdzie. Zobaczcie coś specjalnego, pięknego. Jest słynna rzeźba. Słuchajcie, krótka notka, o co chodzi z Rodenem. Był to rzeźbiarz działający w XIX wieku. Zmarł w roku w czasie I wojny światowej. I był to malarz, który kształcił się na tak jakby technika rzeźbiarza. Nie był po Akademii Sztuk Pięknych i tworzył w stylu impresjonizmu, ale miał bardzo dużo wpływów takich romantycznych. Tematyka jego rzeźb była romantyczna, natomiast właśnie styl już rzeźby, jakby jego wygląd rzeźby, był to typowy impresjonizm. On właściwie, można powiedzieć, położył podwaliny pod rzeźbę impresjonistyczną. Był związany z drugą ważną osobistością, Camille Claudel. To była jego uczennica między innymi, był jej mistrzem, pracował z nią. Była niesamowicie utalentowana, była geniuszem. Zobaczycie też jej rzeźby, bo jest tu jeden pokój jej poświęcony. Ona niestety nie była jego żoną, tylko jego kochanką. On się nigdy nie rozstał ze swoją stałą partnerką, z którą miał dziecko. No i niestety później zapadła na chorobę psychiczną i została na 30 lat zamknięta w zakładzie psychiatrycznym, wbrew swojej woli i w sumie nawet wbrew zaleceniom lekarzy, więc taka tragiczna historia. Z ciekawostek powiem wam, że kiedyś u nas w Teatrze Love Camelot była piosenka właśnie, przepiękna piosenka w wykonaniu Ewy Świątek, właśnie o Camille Claudel, o tej smutnej historii geniusza kobiety, która została po prostu zniszczona w sumie w swoim życiu. Słuchajcie, idziemy. To był słynny myśliciel. Oczywiście jest bardzo impresjonistyczne, taka nierówna powierzchnia. No tutaj to by było cudownie w lecie przyjechać, ale są uroki jesień, patrzcie. Pięknie z tymi liśćmi złocistymi też wygląda. Nadal są róże w ogóle. No i dzisiaj jest dosyć ciepło mimo deszczu. Przepiękny ogród w wodzie, więc fajnie, bo nie jest nudno, nie jest wszystko w salach muzealnych. Cały ogród rzeźb mamy do obejrzenia. Ta rzeźba nazywa się Muza Whistlera. Pokazać tutaj tą taką chropowatą fakturę tej rzeźby, właśnie taką impresjonistyczną. Przepiękne dzieła. Jak powszechnie wiadomo, ja też jestem wielkim fanem rzeźbiarstwa. Tutaj jest rzeźbiarstwo alternatywne. Każdy może tutaj swoją rzeźbę postawić.
rzeźba upamiętnia wojnę stuletnią. Między innymi nastąpiła masakra na protestantach w tym czasie. No, niechlubne wydarzenie w historii Paryża. Bardzo krwawy okres, burzliwy, zakończony przez między innymi wydarzenia związane z Joanną d'Arc. Kto się tam interesuje, to sobie może poczytać tymczasem. Woda. Nawet woda, tak. W każdym razie przepiękne, to jest naprawdę przepiękne. Coś, co ja osobiście bardzo podzielam. Podejście do sztuki minimalizm. Przede wszystkim to, żeby podejść do tematu w sposób alternatywny, nieoczywisty. Coś, co też sam zrobiłem, więc ja czuję powiązanie z rodem. Może najlepiej zamiast słów opiszę to ta niewidzialna rzecz. Bardzo dużo dzieł. To jest ten rzeź. Jeśli ktoś myślał, że dzisiejsze zdobnictwo to jest jakakolwiek nowość, absolutnie nie. Twój Vincent powinien obejrzeć, jeśli nie oglądaliście. Przy okazji zachęcam. Chanel. Ferragamo. Mam torbę Ferragamo. Słuchajcie, jesteśmy teraz w Monoprix. To jest taki dom towarowy, co nie znajdziecie w Polsce, francuski typowo. Mają bardzo fajne jakościowe rzeczy. Także słuchajcie, pokażę wam, co kupiłam. Jedną rzecz Ani, którą prosiła o zakupienie jej. Coś też, jakiś drobiazg dla siebie. Bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne mają tutaj jakościowe rzeczy, tam jest nawet dział z kaszmirem, swetry kaszmirowe w naprawdę spoko cenach, jak na kaszmir oczywiście, bo około 100 euro taki sweterek. Bardzo ładne, fajne rzeczy, fajne gadżety też. Tutaj wcześniej pani grała na fortepianie, no przepraszam, na pianinie raczej.
bardzo fajne kolekcje, też takie artystyczne. Ozdoby już choinkowe oczywiście mamy. No. Ładne rzeczy do domu, zobaczcie na to, przepiękne te poduszki z aksamitu. Design. Wychodzimy już i idziemy. Będzie niespodzianka zaraz. No i kochani, to jest to. Całe pola elizejskie migają. Patrzcie. Spróbujemy pójść na środek jeszcze. Jak zachodzi? Słuchajcie, tutaj Ledu Mago, dwa skarby, tak? Bardzo stara restauracja, kawiarnia z tradycjami. Tu byliśmy na obiedzie z Anią Wicką. Aniu, pozdrawiamy przy okazji. Już będziemy jutro wyjeżdżać, ale było cudownie. Bardzo, bardzo fajne miejsce, przepyszne jedzenie. Polecam, jak będziecie jechać do Paryża. To jest na Saint-Germain. Tak, i o, tak wygląda. Tutaj też sławni Paryżanie chodzili właśnie. A teraz idziemy do Café de Flore. Słuchajcie, tutaj chodzi Picasso i inne takie sławy. No jesteśmy na miejscu i idziemy się tutaj napić czegoś pysznego. Słuchajcie, słynne miejsce. Ostatni punkt programu praktycznie. Francuska zupa cebulowa. Serek, cebula. Pyszna jest. I takie grzaneczki do tego. Wcale niedrogo. W fajnej knajpce jesteśmy, patrzcie. Zupka kosztuje 6 euro z wszystkimi dodatkami, więc całkiem porządna cena. Prawda? Prawda. No i kochani, jesteśmy z powrotem w pokoju i jak zwykle chodzi tutaj o suweniry. Monoprix, pokazywałam Wam tam przebitki. Monoprix to jest właśnie taki bardzo jakościowy francuski sklep, gdzie Francuzi często kupują francuski. Są dobre ceny, bardzo dobra jakość, tam są też takie różne eko rzeczy i dla siebie kupiłam torbę. Ona jest z aksamitu. Zobaczycie ją w jakichś stylówkach na pewno później, bo bardzo, bardzo podoba mi się ten nadruk i wiecie, że też mam ostatnio bardzo fazę na te fiolety i w ogóle to jest mój kolor też, więc będzie na pewno mi mega pasował. Taka, wiecie co jest fajne w tych rzeczach? Patrzcie właśnie, że to są wszystko z tych organicznych bawełen i bio mają tutaj taką naszywkę. I druga rzecz też dla mnie jakby trochę w kolorach, ale też ma w sobie też inną jakość. 100% wełniany szal w bardzo francuskim moim zdaniem stylu i wygląda na taki naprawdę bardzo drogi moim zdaniem, designerski, więc uważam, że to był super zakup. Piękne ma te kolory, zobaczcie. I to jest taka rzecz, co mi się mega z Francją kojarzy. Piękne, jakościowe szale, ale takie nieostentacyjne. Właśnie wiecie co, te designerskie butyki i tak dalej, to jest wszystko fajne, natomiast wiecie, to jest wszędzie, no umówmy się, to co prawda jest to tutaj ojczyzna Chanel, Diora i tak dalej, ale to jest na całym świecie, natomiast właśnie te takie typowo francuskie
sklepy, perfumy, butiki, których nie ma na całym świecie. To jest dla mnie bardziej ciekawe tutaj. Oczywiście wiadomo, te wielkie firmy to też jest taki wielki świat, fascynuje, ale dlatego jednak jako suweniry wybieram i te francuskie perfumy typowe, takie niszowe i rzeczy właśnie takie, których u nas w sumie w ogóle nie da się kupić praktycznie, chyba że w lumpeksie. Także jestem mega zadowolona, zobaczcie tam przebitki, jak sobie włożyłam tą torbę, ten szal. No i tak jak mówię, pewnie zrobię jakieś stylówy przy okazji jakiegoś nowego filmiku. A tymczasem jeszcze jutro ponagrywamy pożegnanie dla Was i idziemy się troszkę zrelaksować. A, jeszcze dla Ani rzecz zapomniałam, słuchajcie, bo Ania w ogóle chciała, żeby jej kupić, ponieważ nie mogła jechać na tą podróż modową, żeby jej kupić jakąś fajną rzecz, dostała nawet od niej pieniążki, więc prócz prezentu ode mnie jest też prezent od niej. Od niej dla niej, słuchajcie. I kupiłam jej piękny sweterek, już jest zaaprobowany przez nią. Kremowy, bardzo fajny, taki krótki oversize. Właśnie widzicie, jest bardzo, bardzo dobra jakość. Tutaj też Ania Wicka, z którą mamy tutaj bardzo fajny kontakt, też poradziła, że to jest bardzo dobra rzecz. I też super, super właśnie skład. Tutaj jest wełna, tutaj jest bodajże alpaka albo mohair, już Wam powiem. Także się bardzo, bardzo cieszę, że to znalazłam, że jednak poszłam tam, a nie do Galerii Lafayette, gdzie są te wszystkie wielkie 60 mohair, 19 wełna, jeszcze tam jakieś dodatki są, ale świetny i też na tych rzeczach jest napisane, że dobrze traktowane zwierzęta, z których jest ta wełenka i tak dalej, i tak dalej. Także tadam! Ma piękny kolor w rzeczywistości, nie da się tak do końca go oddać. On ma taki krem wchodzący w taki delikatny, śmietankowy róż. Wyjeżdżamy. Za godzinę musimy wyjechać. Patrzcie, jaka pogoda. No to jest istna ironia losu, nie? Cały czas chcieliśmy, żeby tak było, ale akurat dzisiaj. Ale to się straciło, bo ty prosiłaś za dobrą, o taką ładną pogodę w Paryżu. Więc... Tak, tak, no oczywiście, tylko nie w sumie nie sprecyzowałam kiedy. Sobie idziemy fajnie. Patrzcie, cudowna pogoda. W Polsce zimno, ale tutaj w sumie też ciepło nie jest, ale słonecznie bardzo. Spadamy stąd. Nagram Wam coś jeszcze. Nie widzę się. Pa, pa, pa. Wyjeżdżamy z Paryża. Patrzcie, jakie widoki. Taki trochę mini Manhattan jakby. Bye, bye, Paris. Au revoir, Paris.